przejdziemy do kolejnego punktu, punktu E, projekt Komisji Edukacji. Ustala się listę rankingowych zadań powierzonych na 2014 w zakresie prac remontowych szkół podstawowych i gimnazjów przedszkoli zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym programem województwa. Teraz przeczytam. Przedszkoli 28, kwota 30 tysięcy, kontynuacja remontu dachu, kontynuacja wymiany podstawki szkół. Przedszkole 35, wymiana ogrodzenia, kontynuacja, kwota 30 tysięcy. Przedszkole nr 36, dostosowanie korytarza parter plus pierwsze piętro na razie bezpieczeństwa przeciwpożarowe oraz kontynuacja wymiany płyt chodnikowych, kwota 30 tysięcy złotych. Przedszkole 49, modernizacja toalet, dwie sztuki, 30 tysięcy. Przedszkole 87, kontynuacja remontu ogrodzenia, kwota 25 tysięcy. Przedszkole 135, miejsca postojowe na terenie przedszkola, farby zamalowania, kwota 3,5 tysiąca złotych. Tutaj jest żwir w nawiasie, czyli zakup żwiru na miejsce postojowe. Przedszkole 150, wymiana instalacji elektrycznej, kwota 30 tysięcy złotych. Przedszkole 154, zaświetlenie pomieszczeń przedszkola, kwota 30 tysięcy. Przedszkole 176, kontynuacja wymiany chodnika, kwota 18 tysięcy. Przedszkole 180, kontynuacja remontu dachu, kwota 28 tysięcy. To jest suma 186 tysięcy. Szkoły podstawowe. 24 remont dachu 35 tysięcy, 41 wymiana okien 35 tysięcy, 61 remont schodów wejściowych do szkoły 25, 111 kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej kwota 30 tysięcy, 117 uszczelnienie fundamentów kwota 35 tysięcy, 123 wymiana posadzek drugie piętro kwota 40 tysięcy i 124 kontynuacja wymiany oświetlenia 25 tysięcy. Gimnazja i zespoły szkół. Gimnazjum nr 29, remont korytarzy i ciągów komunikacyjnych 30 tysięcy. ZS nr 12, wymiana posadzki w jadalni kwota 40 tysięcy. ZS nr 14, remont posadzki w ciągach komunikacyjnych 45 tysięcy. 15, przepraszam. I ZS nr 4, wymiana okien przysięgłych kwota 25 tysięcy. To jest łączna kwota 619 tysięcy 500. Tyle otrzymaliśmy, tyle wydaje. Ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Tak, ja. Przepraszam bardzo, ale powiem, że mogę nie dostać, ale pytałam się coś tym razem. No to, że tutaj na rozdział tych pieniążków i przy kwotach 30-25 tysięcy, najniższa jest 18, mówię w tej chwili o przedszkolach. W przedszkole 135 dostało 3,5 tysiąca. Bo tyle Pani Dyrektor chciała. Na pewno? Tak. To było dyrektorzy zdefowali zapotrzebowanie. Czyli ja już odpowiem i szkoła, jeszcze to ja już skończę też tą swoją pytanie. A szkoła 123. 124. Myśmy w tygodniu kwotę, ponieważ kwotę, którą tutaj zarzucili generalnie dyrektorzy, to przekraczała 156. Chcieliśmy przyjaźnie zrobić, mniej więcej. Proszę bardzo, pan. Ale ja w ogóle jeszcze nie skończyłam. Przepraszam bardzo, bo wydaje mi się, że jakoś tak nie warto się wszystko dzisiaj dogadać. Nie wiem, czy jest to. Trudny dzień. Bardzo możliwe. Generalnie Stary Bieranów dostał najmniej. Szkoła 124 to są dwa budynki, z czego jeden budynek przy Sucharskiego to jest budynek, który był wielokrotnie zalewany. Tam w czasie wakacji odbieraliśmy pociąg i dokładnie oglądaliśmy ten budynek, on rzeczywiście jest w takim stanie, jakim jest. I wydaje mi się, że niespecjalnie sprawiedliwie te pieniądze zostały podzielone. Ale takie było zapotrzebowanie Pani Dyrektor, bo było 100% dyrektorów spotkania. Znaczy, ja tak, byli dyrektorzy szkoły, natomiast jeżeli chodzi o długą szkołę 124, żeśmy wykazali do szkoły, wynikało tego, że na tego roku miało osób więcej, to na przedszkole 135, no z czego to wynika? Wynika z tego, że to przedszkole jest nowe przedszkole. Wiem, ale pan wie, panie przewodniczący, że tam jest rozwalone ogrodzenie. Obiecaliśmy im razem, naprawdę
Dlaczego to tutaj pani to powiedziała? No bo jest zagrażone. Na tym już pogodzenie, już odpowiem. Pani Rada, pogodzenie na pewno. Nie jesteśmy w stanie jako Rada i dać pieniążków na ogrodzenie, na tą część ogrodzenia, która była zrobiona. Na tą część, którą oni potrzebowali. Natomiast chyba sobie pan przypomina, panie przewodniczący, że obiecaliśmy, że oni tam co roku będą dostawać jakąś szkółę pieniążków na kontynuowanie wymiany tego ogrodzenia. W całości? Bodajże tak, o ile mi się wydaje. Tak, bodajże było to 15 tysięcy jeszcze na ogrodzenie dodatkowo. W całości? Tego roku. Nie też będzie w całości, ale bodajże będzie to, że jest tego normalnego. Ale zgłosiła nam pani, tak. Że chciałam na spotkaniu, że jej potrzebny jest tylko nasz WIF, ponieważ sala, tak to się bardzo robi, miejsca postojowe na terenie przedszkola i właśnie prosiła o to jeszcze. Pojedynczo, tak. Bo proszę bardzo, pan radny Pinta. Czy tutaj jakiś jest błąd matematyczny? Tak, w sumach poszczególnych tych, już to w poszczególnych sumach można prosić o to wypadnie tym przyjęciem. Poszczególnych, znaczy wszystko się zgadza, suma to mam, że nadal jest błąd. To jest błąd ruchu, można powiedzieć, tak że to poprawkę można to... Znaczy tak, przedszkole, szkoły podstawowe, przedszkola mają nie 278, tylko... Wyliczone? Gimnazja i zespoły szkół jest źle. Ale to jest całość. Tu jest błąd, nie wpływa przejeżdżania, bo to jest. Łączna kwota się zgadza. Tak, łączna kwota. Tylko nie ma podliczenia tutaj szkoły podstawowe. Bo nie podawać tych szkół. Tak, oczywiście to myślę, że już powiem się liczyć dokładnie. Zgłasza poprawkę, tak, znaczy nie, zgłasza poprawkę, że nie ma w przedszkola, nie ma sumy. Nie ma sumy w szkole podstawowej i nie ma w gimnazjum. Potem tylko jest łączna kwota się zgadza. To wynikało z tego, że kilka razy to było zmieniane. Głosujemy tą poprawkę. Czy ktoś jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę, do czego głosujemy poprawkę. Kto jest za przyjęcie tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Łatwo się wstrzymało. Głosujemy teraz całą uchwałę, kto jest za przyjęcie całej uchwały, kto jest za przyjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada przyjęła. Przechodzimy do...